Siemano. Mamy rano, jak u Szoka. No i co? Odpinam właśnie runera od Deutsche i podpinamy się pod pług. Dzisiaj cały dzień orki. No i co? No podepnę się, muszę zatankować ciągnik, przesmarować w kilku miejscach i lecimy w pole. Pług podpięty, przesmarujemy teraz. Dobra, zbiornik full. Czy można na spokojnie dzisiaj pracować? Zobaczcie, jakie żyto po byku. Siane po kukurydze, bezarkowo. Kolos, naprawdę kolos. Fajnie wyrosło. Szczerze, jest naprawdę pod wrażeniem, jak to wyszło. No ale wiecie, zasobności po kukurydzy albo wszystkiego kukurydza nie wykorzystała na pewno przez tą suszę, więc stanowisko dobre, no i efekt jak widać. Jedziemy na pole, już w sumie dojeżdżamy, zaraz będziemy na miejscu. A to są takie fajne, kręte drogi, znaczy fajne, ciekawe, ale z drugiej strony właśnie, o, wąskie. Ciągnikiem to jest jeszcze pryszcz, tutaj wam powiem, bo Meksyk się zaczyna, jak jedziemy kombajnem. Oczywiście klasą z odczepionym kaderem. Ale ogólnie są porobione takie wysepki, więc jak ktoś jest z osobówek kulturalny, to ładnie zjedzie i poczeka. Jeżeli ma bliżej wysepkę, chyba że ja mam bliżej wysepkę, to ja wtedy zjeżdżam, wiadomo, i czekam, aż ta osobówka sobie przejedzie. Ale no też nie kursuje się tutaj jakoś dużo, znowu przejedzie się parę razy w żniwa i jest ok. Zdjąłem sobie łącznik górny do transportu, tak mi nieraz kilka osób tam pisało, że lepiej go zdjąć. W sumie racja, no bo nieraz dziury są takie, że te odchylenia są, no, bardzo duże. I no racja z tym, że się może coś uszkodzić, no, albo pług, albo ciągnik. Mam tu na myśli cięgno, nie? Czy tam otwory do cięgien. A teraz sobie fajnie pracuję tylko na dolnych hakach, nie szarpię tak.
co, orzemy. Widzicie kawał pola zaorane. Idzie ładnie, orzemy tutaj po kukurydzy. Ogólnie nierówne jest bardzo to pole. Jest takie bardzo, no, górka-dołek. To jest takie wzniesienie delikatne, nie wiem co się zadziało na tym polu wcześniej, to nie nasze, ale no dziwne to jest. W każdym razie, no idzie, fajnie się orze, to jest gdzieś tak trzecia, czwarta klasa, coś takiego. No i co, idzie oreczka dość przyjemnie, 9,5, o, go teraz przytrzymało coś. Albo czegoś musiało być. No ogólnie idzie dość przyjemnie ta orka. 9 tam 3-4 idziemy na godzinę. Dojczyk to mam teraz trzeci bieg, drugi półbieg. I tak sobie dojczyk idzie. Lina jest to pole, więc tak trochę będzie wybijania na sam koniec. No ale nic się nie zrobi. Trzeba to jakoś kurde tutaj inaczej to zrobić, tak po łuku mi wychodzi. Nie mogę tego dobrze nakryć. W ogóle, właśnie, napadała u nas ostatnio, tak z 2 dni do tyłu, no dobrze, padało cały dzień i całą noc, napadało 30 litrów przynajmniej w moim przypadku, więc to już jest sporo wody. Brakowało tej wody i właśnie nie wiedziałem co u nas zrobić z tym polem jeszcze po kukurydzy, no bo się wahałem jakby nie było. Ale dopadało tej wody, więc decyzja, że jednak orzemy. Jak jest zdążę, to jeszcze dzisiaj to zaoram. Jedno pole tylko na próbę zrobię sobie bezorkowo, by mieć jakiś obraz tego, jak to wychodzi w ogóle. Kukurydza po kukurydzy właśnie w uprawie bezorkowej. No bo co, żyto zasialiśmy też bezorkowo. I było żyto po życie, i żyto po owsie, i żyto po kukurydzy. No i już mam obraz, że żyto po życie jest, wygląda trochę gorzej niż to żyto po owsie, czy to żyto po kukurydzy zasiane. Więc już jakaś tam, wiecie, lampka się zapala co do przyszłego roku, że musi być no lepszy, znaczy lepszy płodozmian. Działki muszę tak dobierać, żeby żyto zasiewać po innych zbożach. Dlatego też chcę jeszcze kilka roślin wprowadzić do płodozmianu, wiadomo, nie wszystko od razu, ale w przyszłym roku zasiejemy na próbę bubin słodki. Zobaczymy jak to wypali na tej naszej czekoladzie. Jak tutaj niektórzy mówią na tą naszą ziemię, no bo nie mamy takiej ładnej ziemi, tylko jak wiecie mamy piaseczek. Więc tam spróbuję bubin. Zobaczymy jak to wypali na jednej działce. Jeżeli będzie ok, będę siał może trochę więcej. Co do innych roślin, no zobaczymy. Jak będę miał więcej czasu, to się może będę w to więcej bawił. Na razie jeszcze, wiecie, szkoła i tak dalej. Więc zbytnio nie ma czasu, żeby to dobrze doglądać. Aczkolwiek, no byle do końca tej szkoły. Czwarta klasa, więc byle do maja. Już się trochę zrobi więcej czasu na to wszystko.
i właśnie jakaś taka, no już praktyka, no. Słyszałem opinię, że zboże będzie więcej chorowało, jeżeli jest ściane zboże po zbożu bezorkowo, ale szczerze nie liczyłem, że aż tak będzie widać tą różnicę. Więc no... No muszę lepiej dobierać ten pół do zmian, a po prostu tam, gdzie by było, że to pożycie, to chyba będzie lepiej po prostu to przeorać. Lepsze wschody, lepiej to zboże wygląda niż wtedy właśnie w uprawie tej bezorkowej. A więc będzie trzeba kombinować i tyle, o. Więc widzę to, co się dzieje z żytem. Dlatego no kukurydzę całego areału nie zaryzykuję od razu. Niektórzy robią wszystko bezarkowo, niektórzy nic, dlatego no wszystko trzeba wypróbować. Jak się uda fajnie kukurydza po kukurydzy w tym roku bezarkowo, nie będzie żadnych tam chorób, wypali to dobrze, to na przyszły rok nie mówię nie, ale też na przyszły rok będę chciał na tych właśnie lepszych działkach zamieniać sobie co roku kukurydza, zboże, kukurydza, zboże, kukurydza, zboże. Obszarowo tak wyrobię, więc będę starał się tak zamieniać. No będzie trzeba próbować, no co wam powiem. Chcecie posłuchać, jak gada? Masełkowata, że tak to nazwę. No ale ogólnie idzie. Trochę się skałki, no skałki. Bryły się rwią. Może nie skała, no bo to jest w miarę miękkie, by to przejadzie agregatem. No bo to by się wszystko ładnie porozpadywało. No. Ale ogólnie właśnie mozaika tu jest. O, teraz już się znowu taka glinka zaczyna, widzę. W ogóle pole z klina, nie wiem czy mówiłem czy nie, już nie pamiętam. Pole z klina, więc będzie trochę wykańczenia, no ale ogarniemy pięknie, ładnie, żeby było. Wziąć, przerzucić zaraz dłuto na końcu. A czemu na końcu? Bo było wcześniej wstawione niż pozostałe. Pierwsze trzy skiby na każdej stronie dostały dłuto nowe.
a tył nie, bo na tyle dostało, no tam parę hektarów wcześniej, nowele miesze i duda, więc są trochę inaczej wytarte, ale no nie było potrzeby wtedy, żeby wymieniać wszystkich lemieszy, a tamte były wymienione z tego względu, że mi po prostu popękały. No, gdzieś tam był kamień i raz pękło z jednej strony, potem po ilu 100 hektarach pękło na drugiej stronie. Jedno chyba na pierwszym korpusie, a ten drugi na drugim korpusie, po prostu przerzuciłem je na ostatni korpus, żeby tam były nowe lemiesze. I muszę obrócić teraz dłuta, bo się podjechały. To skończę i będę je musiał przerzucić. Nie będzie się tak mocno lemierz ścierał. I ta płoza. No. Kończymy już tutaj. Jak widzicie z klina, to teraz takie o cofanie. Obok mnie zaczyna niuszek orać. To chyba te 50 czy tam 60 będzie, nie wiem, bo dopiero pierwszy przejazd robi. Zaraz zobaczymy, co to jest. Mieliśmy kiedyś coś takiego, w sensie chodzi mi o pług, tylko że na ramię 130 czy tam 40, to jest chyba 90. Stryk. Robimy na zewnątrz, nie w środku pola. Czy pole takie niewymiarowe z klina, to też jest po takim łuku, trochę to wychodzi. Jak mówiłem, tak muszę zrobić. O, zobaczcie, jak się dłuto podjechało. Muszę przerzucić, bo się zaraz będzie za mocno zdzierał. I lemierz, i tu mówię, i tu to wszystko. Cała płoza. Więc to muszę przerzucić. Po tamtej stronie już przerzuciłem. Zresztą teraz wam pokażę kamerą. Widać, że przełożyłem. Tam to jeszcze aż tak mocno nie było podjechane jak to, ale już przerzuciłem. O, i kwit będzie. Będą się równo zdzierały teraz. Tu zakładałem stare dłuta i już się płoza tak nie będzie wycierała szybko, jak się wycierała do tej pory. Mogłem w ogóle wcześniej o tym pomyśleć i to założyć.
tak jakoś, no nie wiem, no po prostu nie pomyślałem. A za którymś razem tak spojrzałem na te płozy, mówię, kurde, takie podtarte, a akurat były właśnie te dłuta. Siup! Przerzut i kupować znowu oryginalne te elementy tutaj. O kurde. O, jest dłuższe, co? Po byku. Teraz będzie brało. Elegancko. Żeby nie przeciągnąć, no i kwit. Koniec. Do domu można lecieć. I tak sobota minęła, kurczę. Wystarczy na dzisiaj. Zapraszam Was do głosowania na film konkursowy. Link macie na dole w opisie. No i co? Tu macie subskrybujkę, poprzedni film, a tu film konkursowy. Trzymajcie się, na razie, cześć!